zdrowia, szczególnie dla ludzi służących w służbie społecznej, no pracujących można powiedzieć. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Najsmutniejsze w wojnie z biedą, wojna z biedą, czy pomaganie bezdomnym, pomaganie bezrobotnym, pomaganie wszystkim, którzy tam no nie radzą sobie, te wszystkie sytuacje, kiedy ludzie powiedzmy no kończą na ulicy, tak? W Ameryce jest to teraz tak nagłaśniane. No sytuacja jest ciężka. Nie jest najcięższa, ale jest ciężka. Doszedłem do wniosku, że po prostu nie da rady, że jednak społeczeństwo to jest 90% uczciwych, normalnych, szarych ludzi. 5% to jacyś wyjątkowi, wyjątkowo im się udaje, no i 5% wyjątkowo im się nie udaje. No może jest 80% i 10% i 10%, no ale żebractwo, no to żebracy to zawsze byli, od początku świata można powiedzieć, szczególnie przy budynkach, czy przy świątyniach modlitw, no to zawsze tam te dobre serce, kiedy ta część, to 80% ludzi, którzy idzie się modlić, no te dziady kalwaryjskie, jak to w Polsce mówili. No ciekawe, dlaczego dziady kalwaryjskie, w Górze Kalwarii byli, no ale Góra Kalwarii to chyba to było więcej synagog, no to może dziady częstochowskie, tak, no w Częstochowie może żebrają. Ale jak byłem w Chinach, no to też jest, jak się idzie tam do, no tam dużo świątyń nie ma, no tam nie ma kleru, nie ma duchowieństwa, tam bardziej ludzie jednak sami się starają modlić, no to wszyscy zapomnieli, co tam, jak świątynia wygląda, no ale poza tym buddyści to nie mają tej całej struktury, nie mają tej instytucji, ale modlą się. No i część tych żebraków jednak stoi i żebrze przy świątyniach. Także to w każdym narodzie, w każdym kraju jest ta część, która żeruje na tym, że dostają, no i jest ta część, która jakoś tam czuje się zobowiązana, żeby dawać. No i w Ameryce administracja Trumpa jest car. W Ameryce to jest takie popularne, że jak jest jakiś problem, no to tam wzywają cara. No i ten car się zajmuje. Teraz jest ten homelessness czar. No i ciekawe jest, że właśnie piszą przez CZAR, czyli czar, prawie jak po rusku, taka no jest wymowa. No i facet wziął się z Robert Marbut. On jest szefem takiej międzyministerialnej rady na temat bezdomności. Także jest coś takiego jak ministerialna rada na temat bezdomności. No i on w zasadzie to wszystko koordynuje, wszystkie te, bo najróżniejsze te ministerstwa, urzędy, nieurzędy, każdy tam swoją rzepkę skrobie, wiadomo jak to jest w budżetówce, tak? Ludzie dostają pieniądze, dostają pensje, no i pomagają. No i czym więcej agencji, tym więcej pensji. Czym więcej pensji, tym lepiej pomagać bezdomnym. Tyle tylko, że jak jest za dużo tych agencji, wszyscy robią swoje, no to nikt nic nie robi, a część 5 czy 10% z tych cwaniaczków bierze ze wszystkich możliwych misek wyjada. No i on właśnie oskarża cały ten bałagan w tym, że w Ameryce w latach 1990 w Nowym Jorku doszli do wniosku fachowcy tam, którzy mieli powiedzmy pensje po 80, 100, 120 tysięcy, pensje z podatków zabieranych ludziom pracujących, no oni doszli do wniosku, że w zasadzie bezdomność, to co trzeba zrobić z bezdomnością, no dać im przede wszystkim dom, czyli może nie tyle dom, co miejsce zamieszkania. I to się tak nazywało, że housing first, czyli zamieszkanie, czy tam domy na samym początku. No i
To się zdegenerowało, no bo kiedyś no to jeszcze wymagali, no dobra, dostaniesz tam jakieś mieszkanie, jakieś będzie będziemy dokładali do tego, no ale musisz tam przyjść na odwykówkę, musisz zacząć się zmieniać może jakiś zawód, musisz przestać pić, musisz zacząć, jak ci powiemy, iść tam do pracy, no to iść do pracy. A to się wszystko zdegenerowało, że teraz są w zasadzie bezdomnych, to dają im dach nad głową, później dają im wikt, żadnych zobowiązań, żadnych zmuszeń, żadnych porad i to się jakoś tak ciągnie. Jest facet roztropny, tak? No jest normalny, tak jak większość tej polityki Trumpa. No tak, jak człowiek tak posłucha, no to mówi, no faktycznie, jak to demokraci mogą walczyć z biedą w San Francisco od 20 lat i co roku przybywa tam 11% więcej bezdomnych. No to co to jest za walka, jeżeli zamiast się zniżać, no się podwyższa. No wygląda na to, że to jest magnes, a nie walka. Czyli jeżeli tak się popatrzy na te ich działania, no może nawet nie na działania, ale na rezultaty. No to jeżeli się popatrzy na rezultaty, no to każdy normalny dojdzie do wniosku, że cokolwiek oni robią, powinno być robione inaczej. No, nawet bez zastanawiania się, co oni robią. Co oni robią, to od razu można powiedzieć, nie robić tego. No już się powinno poprawić, tak? No część mówi, że nie jest tak źle, tak? Że to mogłoby być gorzej, że to tylko taki jest jednorazowe strzyknięcie i tak dalej, no ale to nie jest prawda, te całe te systemy demokratów nie rozdawnictwa i nie wymagania po prostu degenerują się. Dlaczego w Kalifornii? No Kalifornia ma jedne z najwyższych podatków, no i klimat jest ciepły, no i jest kompletnie demokratyczny, jest socjalistyczny, no i tam jest bardzo drogo, no to są podatki duże, no to ludzie przyjeżdżają, wiedzą, że się pożywią, no i tak to się całe te kółko zamyka. Ilość bezdomnych no, oscyluje tak na, w 2007 roku było powiedzmy 650 tysięcy, w 2016 spadło do 550. Teraz na dzień dzisiejszy jest 550-555, także w zasadzie przez dwa lata nic się ostatnio tak nie podniosło, no bo jest wymiana, tak? No, Stany, państwo jednych bierze, powiedzmy, reperuje, to przychodzą drudzy, no ale ogólnie nie ma jakiegoś spadku. Marbut, który w zasadzie dostał swoją funkcję w grudniu, jest szefem, no i jest właśnie odpowiedzialny za to, żeby to wszystko skoordynować. To jest HUD, to jest Housing Urban Development, czyli to jest ministerstwo, można powiedzieć, do spraw mieszkań w miastach. No bo w Ameryce to są tak zwane projekty, czyli projekty, to oni budują, bardzo duże są dzielnice. W Bronxie na przykład to są wieżowce 20-piętrowe i to są kilkanaście wieżowców zbudowanych przez państwo. Państwowe mieszkania, no ale one bardzo często zamieniają się w getta. Tam dużo ludzi, jak się skupi w jednym miejscu, którzy nie są najbardziej tacy aktywni w życiu, no to później nie za bardzo pracują, państwo im pomaga, no i później w głowie lęgną się najróżniejsze rzeczy, a najróżniejsze rzeczy, no to jest, to są narkotyki, kryminalne sprawy i tego rodzaju rzeczy. No i to jest, no bagno, bardzo często tam jest bagno. Przed Marbutem był Doherty, Matthew Doherty, który mówił, że ten
dom na początku, no to właśnie rozwalał dużo tych rzeczy, no bo trzeba być jakimś takim proaktywnym, trzeba coś zrobić, żeby się zaczęło, ale nic nie robił. Także że dopiero Marbut, jak od Trumpa przyszedł, no to wygląda na to, że zacznie coś się dziać. W Ameryce duża sprawa to jest VA. VA no to jest Veterans Administration, czyli Ministerstwo powiedzmy weteranów. Wszyscy ci żołnierze, którzy tam na ochotnika idą do armii, no to spora, no ogólnie żeby iść do armii, no to trzeba mieć jakieś predyspozycje, tak, no to tam trzeba być bardziej jakimś agresywnym, nie każdy co chce iść na nauczyciela czy na księdza pójdzie na wojskowego, na żołnierza, tak, to trzeba mieć podobny charakter, predyspozycje jak na strażaka czy na policjanta, no ale później bardzo często tam im się miesza, szczególnie kiedy są na froncie, no to mają spore przeżycia, jakieś emocjonalne, no i trafiają, są rozwody, są jakieś dziwne sytuacje, mała część trafia na ulicę, dużo jest podrabianych, jest dużo ludzi, nie tyle podrabianych, udawanych, którzy mówią, że są weteranami, ale w rzeczywistości nie są. Przypinają sobie różne tam medale, jakieś oznaczenia i tak dalej, no bo to jest dobre dlatego, żeby jak się żebrze o pieniądze, no to ludzie mówią, jak to jest możliwe, żeby żołnierz tam żebrał, to dają. No ale to z reguły ten ministerstwo do spraw tych byłych żołnierzy czy weteranów, no to oni jednak ich bierze do szpitali, dużo jest szpitali takich czy psychiatrycznych, czy normalnych, i największy problem ogólnie rzecz biorąc z bezdomnymi to jest to, że nie potrafią pracować. Czy wojskowi, czy niewojskowi, oni po prostu nie mają chęci do pracy. Oni im dają pracę, mówią przyjdź od 8 do 5, pracuj, bądź czysty i tak dalej. Ci ludzie po prostu nie potrafią pracować, potrafią tylko otrzymywać, ale nikt nie potrafi pracować. No i właśnie to jest połączenie dawanie mieszkań, serwisu i opieki medycznej i psychiatrycznej, łącznie z tymi z weteranami, no to im się udało. Udało się zlikwidować w ciągu kilku lat z 70 tysięcy na 30 tysięcy. No i oni, i Marbut, on mówi, że no tak, że trzeba zrobić to z cywilami. No i to jest prawda, bo jak się popatrzy na te zdjęcia, czy na te YouTube, co się w Kalifornii dzieje, no to 10% zdecydowanie mogli wziąć by tych ludzi i zacząć im płacić powiedzmy pensję, tak? Pensje, dać im miotły, szczotki, kubły, żeby to zaczęli sprzątać. No i część z tych ludzi, którzy dzień dostają zupę w Nowym Jorku, w Kalifornii, no w wielu miastach, dają im zastrzyki, strzykawki, dają im sztuczną marihuanę, dają im sztuczne narkotyki, jakie, które teoretycznie mają ich odzwyczaić od narkotyków. No jest jeden wielki cyrk, zamienniki opiumowe powodują, że część tych narkomanów uzależnia się od tych zamienników, które miały wyeliminować opium, no to oni są uzależnieni od tego, żeby zamiennik używać. To jest makabra. Jest bardzo dużo regulacji poza tym, no i nie ma jakiejś samokontroli czy chęci do działania na poziomie miast czy stanów. Większość urzędników, większość tych ludzi z bardzo dobrymi pensjami, którzy walczy już z biedą od dziesiątków lat, im nie zależy na tym, żeby to zlikwidować. Im po prostu nie zależy, żeby to zlikwidować. Część ludzi, którzy mówi, że to nie jest wystarczające to, co on chce zrobić, no bo jest duży ten problem z tymi w drogich miejscach, że są regulacje, gdzie tam nie można budować, no ale podejście ogólnie rzecz biorąc normalnych ludzi to jest takie, żeby jednak wziąć tę grupę z ulic,
w jakieś większe budynki i tam ich doszlifować, domyć, przedstawić i dać tą marchewkę, powiedzieć: słuchaj, jak zrobisz to, to i tamto, no to wtedy pójdziesz na, żebyś był samodzielnym. No ale ludzie nie chcą, ludzie po prostu nie chcą, bardzo często później wracają na tą ulicę, a Marbut, ludzie, którzy go krytykują, no to mówią, że on nie pozwalał dokarmiać ludzi na ulicy i nie pozwalał dawać rzeczy do spania na ulicy i tak dalej, i tak dalej. No ale to naprawdę trzeba być kretynem, żeby krytykować takie rzeczy, no bo jeżeli państwo, czy urzędy, czy miasto zamienia parki państwowe, ulice państwowe, które są opłacane przez podatników tego miasta, I ci sami urzędnicy zamieniają to w miejsce, gdzie bezdomni srają, szczą i się narkotyzują, no to nie jest normalne. To nie jest normalne. No, mam nadzieję, że jednak prędzej czy później lewactwo jakoś zrozumie, chociaż nie myślę, lewactwo nigdy nie zrozumie. Lewactwo po prostu ma piekło, jest wybrukowane dobrymi intencjami, a te krwawiące serca liberałów, tak jak były kretyńskie, takie są kretyńskie. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można nacisnąć subskrypcję. Dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach, filmików. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.